Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak z prostych włosów zrobić pofalowanych i dodających objętości. Jest to metoda, która sprawdzi się nawet u dziewczyn, które mają oporne na stylizację włosy, tak jak ja. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak takie fale zrobić, oglądajcie film dalej. Bez przedłużania będziecie potrzebowały dobrą prostownicę i tutaj ważne jest to, żeby Wasza prostownica miała zaokrąglone jakby płytki, żeby nie załamywała włosów, kiedy będzie je kręciła. Będziecie potrzebowały też jakiegoś środka, który ochroni te włosy przed wysoką temperaturą. Przyda się kilka spinek, żeby pospinać niektóre partie włosów niepotrzebne, oczywiście szczotka. I ja używam jeszcze takiego sprayu teksturyzującego, który dodatkowo doda tym włosom objętości. Ten spray możecie zastąpić zwykłym lakierem do włosów. Zaczynamy. Włączam już sobie prostownicę, żeby się nagrzewała i ustawiam ją na 210 stopni. Prostownica, której dzisiaj używam, to jest Sleek & Curl z Remingtona i u mnie sprawdza się naprawdę dobrze. Jest tania, bo zapłaciłam za nią 129 zł i naprawdę, tak jak mówię, bardzo dobrze sprawdza się i do kręcenia włosów, i do prostowania. Teraz rozczeszę włosy i spryskuję je środkiem ochronnym. Spryskuję głównie końce, bo one są najbardziej poniszczone tak naprawdę, ale dobrze jest spryskać też resztę włosów. Teraz podzielę włosy na mniejsze partie, żeby po prostu łatwiej było je ogarnąć i paznokciem wyznaczam sobie jakiś tam przedziałek. I teraz tą partię włosów zabieram na drugą stronę, spinam sobie klipsem. Więc teraz biorę sobie takie średnie pasmo włosów, coś takiego mniej więcej. O, zobaczcie. I moją prostownicę będę teraz wywijała raz w jedną stronę, raz w drugą, żeby te włosy pofalować. Więc teraz odwracam prostownicę, zobaczcie, 180 stopni. Przeciągam kawałek. Hop. I odwracam prostownicę, ciach. I znowu 180 stopni. W drugą stronę przeciągam. I w drugą stronę. Dzięki temu jakby mamy efekt falownicy bez falownicy. Ja bardzo lubię tą fryzurę i to właśnie po Waszym apelu pod ostatnim filmem nagrywam dzisiaj dla Was ten instruktaż, no bo było tyle próśb, że nie mogłam Was absolutnie zostawić bez pomocy. Także czytam Wasze komentarze i uwzględniam, zobaczcie. Tak wygląda taka falka. Nie jest to trudne, ale wymaga trochę pracy. Teraz pokażę Wam z bliska jeszcze, jak to wygląda. I zobaczcie, odwracam 180 stopni. I ciach. I obracam. Hop. I w drugą stronę. Część włosów mam już pofalowaną, żeby nie marnować Waszego czasu, zrobię resztę i potem pokażę Wam jeszcze, jak pokręcić grzywkę. Moja grzywka akurat jest stopniowana, więc zaczynam od najdłuższej jej warstwy, czyli tej, którą mam najbliżej długich włosów. I biorę teraz cienkie pasmo. Zabawa polega na tym, żeby po prostu obchodzić się z nią nieco delikatniej niż z pozostałymi pasmami. Więc teraz hop, zobaczcie, delikatniej obracam tą prostownicę, odwracam ją od razu, ciach, ciach, płynniej sobie działam i końcówkę zawijam, jak widzicie, do włosów, czyli chcę ją wywinąć na zewnątrz, pokażę Wam to jeszcze raz. Zawijam końcówkę i podkręcam ją na zewnątrz, w ten sposób. I to samo zrobię dalej. Podzielę sobie tą grzywkę w ogóle na trzy części, więc teraz jeszcze środek. Hop. Delikatny obrót, w drugą stronę delikatny obrót, delikatny obrót i wywijam na zewnątrz. Hop. Tak, żeby to wszystko potem fajnie wpadało we włosy. Jeszcze jak to przylakierujemy, to będzie w ogóle super. Obracam. Obracam. Jeszcze raz i już wywijam. Tu jeszcze muszę ją wywinąć wcześniej na zewnątrz. Złapię sobie mniej więcej w połowie.
stawiam prostownicę pionowo, to też jest w stanie pomóc, żeby one o fajniej w siebie wpadały. I teraz jest rewelacja. Włosy pokręcone, pofalowane, jak chcecie tak to nazywajcie. Ja teraz utrwalę to jeszcze wszystko sprayem teksturyzującym. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które mają cienkie włosy, które mają tych włosów mało. I w ogóle ta fryzura bardzo też dodaje objętości włosom, dlatego ją tak bardzo lubię, bo na co dzień mam te włosy przyklapnięte i proste. I teraz spryskam sobie włosy właśnie tym sprayem. Fajnym sposobem na znowu dodanie objętości jest też opuszczenie głowy do dołu i spryskanie w tej, jakby z głową w dół tych włosów właśnie w takim położeniu. I utrwalę sobie jeszcze kształt tej grzywki naturalnie. Fajne jest to, że te spraye teksturyzujące nie są takie, wiecie, lepkie i takie, nie wiem jak to określić, klejące jak lakiery do włosów. Teraz jeszcze, żeby te włosy wyglądały trochę naturalniej, mogę je sobie roztrzepać. Nie bójcie się, nic wam się tutaj nie porozwala. To są naprawdę trwałe fale. Idealnie sprawdzą się na lato, tak jak powiedziałam, to jest taki klimat a la Summer Beach Waves, więc bardzo na czasie. Mam nadzieję, że wyjdzie wam to i że popróbujecie mimo na przykład pierwszych niepowodzeń. Nie poddawajcie się, to jest bardzo istotne w kręceniu włosów prostownicą. Pierwsze próby mogą być nieudane, ale uwierzcie mi, że będzie dobrze. Jeżeli postanowicie odtworzyć ten look, to koniecznie oznaczcie mnie hashtagiem LaMakeupBellaFale, tak sobie nazwijmy ten hashtag. Wtedy będę mogła podejrzeć wszystkie wasze prace. Jeżeli jesteście na tym kanale nowe albo jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam was do kliknięcia tego magicznego czerwonego przycisku. Tam jest też taki dzwoneczek, który możecie kliknąć i będziecie wtedy dostawały powiadomienia o nowych filmach. Ja tymczasem dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że fryzura wam się podobała i jeżeli macie jakieś jeszcze prośby albo propozycje, które chcecie, żebym zrealizowała, to koniecznie zostawiajcie je w swoich komentarzach. Tak jak widziałyście, ostatnio poprosiłyście o tą fryzurę i jest, także czekam na wasze pomysły. To co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!